szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu, handel w parze do złotówki, gra na dźwigni, bezpieczeństwo, KOKSI IO, wszystkie rynki w jednym miejscu. Sobota, 16 listopada 2019 roku, z tej strony Mike. Witam i zapraszam na 172 Kryptoniusy. W dzisiejszym odcinku, jak zwykle, porcja wiadomości ze świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia, co tam w kryptoćwierka, czyli przeglądamy Twittera, analiza bieżącej sytuacji na rynku i kilka słów na koniec podsumowanie. Zaczekajcie, parę fajnych informacji będzie. W dzisiejszych wiadomościach, jak to w sobotę, troszeczkę więcej informacji. Także na początku: Alibaba jednak nie zloli, Rebelia w Bitcoin Cash, Konsensus i Fundusz, Tether kontratakuje, Złote dni tokenów kolekcjonerskich. Open Compliance Protocol, szef FinCEN o regulacjach AML, zmiany w ShapeShift, Kolejne ko koleje kopały BTC, przepraszam, Iran, tropi nielegalnych górników, później ze strony bitcoin.org Mieszkańcy 10 kolejnych krajów europejskich mają dostęp do karty debetowej Coinbase, i na końcu ze strony CompariC.pl Inwestorzy instytucjonalni domagają się regulacji kryptowalut. Zaczynamy 172 kryptoniusy. Alibaba! Kolejny raz chiński gigant demantuje plotki z rynku. Tym razem chodzi o współpracę z aplikacją Loli podczas Dnia Singla. Wyjaśnienie było dosyć prozaiczne. Tak, Jeden z kontraktorów, z partnerów Alibaby wynajął podwykonawcę, który złamał, złamał zasady programu afiliacyjnego, jeśli chodzi o marketing i powiązał się z Loli, to zostało to wykonane bez wiedzy. E, stronę AlibabaCom, oczywiście powiedział rzecznik prasowy, e, kontraktor Ali, Alibaba zerwał e, współpracę z tym podwykonawcą, który pracował z Loli. W tego rezultacie Loli nie może więcej promować ani e, przekierowywać ruchu do strony Alibaba.com. No, wyszło z tego małe Fopa, e, co nie po raz pierwszy się na rynku kryptoblockin dzieje. Bardzo często już pamiętacie na pewno taką sytuację, w której Jeden z projektów zrobił sobie zdjęcie w McDonaldzie i stwierdzili, że współpracują z McDonaldem, bo żywią się w tym McDonaldzie. Wyszło trochę śmiesznie. Lecimy dalej. Bitcoin Cash. Kolejna wojna. W cudzysłowie oczywiście wojna w sieci Bitcoin Cash. Podczas ostatniego ulepszenia sieci, czyli hardforku, jedna z kopalni nie zaktualizowała swojego programowania. Podział powstał w bloku 609135. I co ciekawe, budowany w sieć system rozwiązywania tego typu problemów zadziałał i zbuntowany łańcuch nie został uznany. Okazuje się jednak, że straty kopiących mogły wynieść nawet 25 bitcoin kaszy, co jest około, kwotą około 6600 dolarów. Oraz oczywiście koszty energii elektrycznej. Pamiętajcie, żeby uważać na niesprawdzone kopalnie. Pamiętajcie szczególnie, jeżeli kopiecie na solo, to zwróćcie na to uwagę bo mi się też kiedyś zdarzyło przez 24 godziny nie zaktualizować portfela. Akurat nie, to, to był proof of stake i do jakiegoś martwego łańcucha stake'owałem monety, a miałem już ich trochę. Lecimy dalej. Consensus. Główny stratek firmy Consensus, Sam Kasad zrezygnował ze stanowiska, aby zająć się nowym projektem. Dołączył on do nowo powstałego funduszu typu Venture, czyli Aligned Capital, który ma wsparcie założyciela firmy, oczywiście firmy Consensus, Joel Lubina. Firma chce pozyskać 50 milionów dolarów w pierwszej rundzie finansowania. Obiektem zainteresowania funduszu mają być takie dziedziny jak sztuczna inteligencja, opieka zdrowotna no to ciekawe. Kryptowaluty i blockchain. Do grona doradców dołączyły takie osoby jak e, Nichol Bedfork, dyrektor w Transformative Tech Lab oraz Nikolas Paul Brysiewicz z Long Now Foundation. Tam jest coś związane z jakimś tam zegarem ukrytym w górze już tego nie wypisywałem, bo to mało, mało istotne. No cóż, będziemy obserwować, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Lecimy dalej! Teter! Teter kontratakuje i chce jeszcze raz na zawsze wyjaśnić, że nie manipulował rynkiem krypto. Pozew, który jest szykowany, czyli z angielskiego class action lawsuit, ma opiewać na zawrotną kwotę jednego biliona dolarów. Słuchajcie, jednego biliona dolarów. Na liście wysłanym do US District Court in the Southern District of New York, Teter twierdzi, że oskarżyciel, czyli ten New York Attorney General's Office, czyli biuro tego prokuratora generalnego, zignorowało wersję badania akademickiego. W którym autorzy wycofali się z jednej ze swoich głównych zarzutów wobec Tetra. Chodzi o to, że oni opublikowali papier akademicki, w którym udowadniali, że Tetra nie ma pokrycia, a później z jednej z tych. Te i jeszcze różne inne tezy, na manipulacje rynkowe itd. i tak dalej. Później się z jednej z tych tez w kolejnej wersji tego papieru wycofali. Firma twierdzi nawet, że posiada 4,5 miliarda dolarów w aktywach i ponad 100 milionów dolarów rezerwy, czyli mają jeszcze więcej kasy niż wymaga tego pokrycie rynku. Dodatkowo oskarżyciele nie byli w stanie udowodnić, że Tether stoi za manipulacją rynkiem kryptowalut. Czyli kolejna batalia sądowa przed nami, a właściwie chodzi o odrzucenie tej i kontratak. No, co z tego wyjdzie? Powiem Wam szczerze, ciekawa sprawa. Lecimy dalej. Tokeny. Okazuje się, że tokeny kolekcjonerskie przeżywają właśnie swój rozkwit. Podczas swojego przemówienia na BLOCKSHOW Asia 2019 w Singapurze Twórca True Global Ventures 3D ogłosił, iż teraz jest najlepszy czas na inwestycje w tego typu aktywa. Powiem Wam szczerze, nigdy nie myślałem o tokenach typu NFT jako o inwestycji. Coci kawne stwierdził on, że są bezpieczną przystanią podczas niepewnego ekonomicznie rynku. Crypto Kitty były tylko początkiem. Myślę, że czas jest w tej chwili, można powiedzieć, dużo przed kilkoma, dużo przed kilkoma latami, tak. Przed pięcioma latami. No cóż, powiem szczerze, ciekawa sprawa. Trzeba by było się tematowi przyjrzeć. Powiedzcie, co sądzicie, wypowiedzcie się w komentarzach, co w ogóle sądzicie, czy uważacie, że NFT, czyli non-fungible tokens, czyli te tokeny, które, z których każdy jest unikalny, wchodzimy o LIN, czy raczej, czy raczej obserwujemy to jako pewną ciekawostkę. No cóż, lecimy dalej. OCP i nie jest tutaj to e, korporacja z Robocopa. Z jednej strony ulica woła anonimowość i walkę z regulatorami, z drugiej strony firmy, które robią biznes, wołają regulacje. Podczas blockchain Asia 2019 liderzy z branży wezwali do stworzenia protokołu, który zapewni prywatność i jednocześnie zgodność z regulacjami FATF, czyli Financial Action Task Force. E, travel Rule od FATF-u wymaga, by każda kryptogiełda, która jest uznanym jako Virtual Asset Service Provider, gromadziła dane użytkownika, przekazywały je dalej, informowały się i tak dalej. Jako odpowiedź zaproponowano protokół, żeby WASPy przesyłały te informacje pomiędzy sobą w sposób bezpieczny i prywatny. Wypuszczono nawet whitepaper protokołu o nazwie OpenWasp. OpenWasp jest mapą drogową do zgodności z przepisami FATF, który pozwala WASPom na chronienie... Danych prywatnych, a także wrażliwych, ze str od strony biznesowej, powiedziała Christine Gesswent, szef działu AML w Crypto Wally -E Association. Mamy nadzieję, że społeczność rozważy to jako, jako projekt. Partnerzy, którzy chcą uczestniczyć w budowaniu tego, są mile widziani. No, powiem Wam szczerze, Ciekawa sprawa, bo to chodzi też o to, że jeżeli my tylko przesyłamy przez giełdę środki, to żeby jako taki transmitter, to żeby oni nie trzymali naszych danych i później nie okazało się, że wyciekło i tak dalej. No cóż, zobaczymy jak będzie się ten Open Wasp rozwijał, będziemy obserwować, lecimy dalej. FinCEN? Po raz kolejny regulatorzy ogłaszają wszemi wobec, że kryptowaluty nie będą specjalnie traktowane, jakby kiedykolwiek były. Kenneth Blanco, szef FinCEN, czyli United States Financial Crimes Enforcement Network, ogłosił, iż regulacje AML będą ściśle przestrzegane w kryptowalutach. No, jakby nie był. Firmy zajmujące się przesyłaniem środków będzie, będą musiały przestrzegać regulacji AML. Jeżeli te travel rule, e, można powiedzieć, dotyczy CVCs, czyli Convertible Virtual Currencies, czyli generalnie kryptowalut i tyle, oczekujemy, że będziesz z tym zgodny i kropka. To jest nasze oczekiwanie. Dostosujesz się. Jest to szokiem, ale to, je, to jest nic nowego, tak? W swoim e, przemówieniu, i tutaj bardzo dokładnie zwróćcie na to uwagę, e, przekazał ważny komunikat, bo ja już wielokrotnie o tym mówiłem. Gdy mówisz mi, że nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, masz duży problem, ponieważ wymagamy od ciebie jest to wymagane od ciebie, abyś wiedział. I naszym oczekiwaniem jest to, że będziesz wiedział, kto Ci przesłał kasę. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich, jak ktoś wam, jak to się mówi, dotacje na YouTube prześle i tak dalej, to nie, ale przy przesyłaniu pieniędzy, szczególnie jeżeli przykładowo chcecie kupić bitcoina za Fiaty, to musicie wiedzieć, skąd ten Bitcoin podchodzi. Że, więc transakcje OTC wiadomo, jak to OTC. No. Zwróćcie na to uwagę. Lecimy dalej. Shapeshift. Szwajcarska giełda Shapeshift dodała właśnie nową funkcjonalność. Dzięki integracji nowego portfela typu Self Custodian powstała możliwość tworzenia aplikacji w web dla swoich krypto. Nowe rozwiązanie zostało nazwane Portis. Czy dlaczego nie Portos? Głos zabrał sam CEO giełdy Eric Wurches. Nie wiem jak to się prawidłowo czyta. Powiedzcie mi w komentarzu. Czy Portis, znaczy z Portisem jesteśmy w stanie Oferować dostęp do Shift bez żadnego sprzętu po raz pierwszy, zapewniając najlepszą, e, stro, e, najlepszy sposób, aby przechowywać, tradować i śledzić e, swoje krypto, bez oddawania dostępu do tych kryptowalut jakiemukolwiek zewnętrznemu podmiotowi. Aby uzyskać dostęp, należy posiadać konto na platformie. No i teraz pytanie: Robicie własne aplikacje? Lecimy dalej. BTC, kopanie kryptowalut i kolej? A pewnie, że tak. Okazuje się, że firma z branży kolejowej z Ukrainy, UkraZalinstia, która, co ciekawe, jest spółką Skarbu Państwa, używała własnej mocy, aby kować kryptowaluty. Oczywiście cały proceder był nielegalny. Cały proceder został wykryty przez Ukrzalinstia. Dobrze mówię? Nie, Ukrzalinstia Security Department i funkcjonariuszy służb. Znaleziono i zabezpieczono 100 koparek, straty wyceniono na 1 milion hrywien ukraińskich, to jest, czy hrywn, też nie wiem jak się toczy, chrywien, czy hrywien, czy hrywn, wydaje mi się, że hrywien, yy, to jest około 40 tysięcy dolarów, a co ciekawe, nawet nie wiedziałem o tym, tak przynajmniej autor artykułu twierdzi, że władze Ukrainy zabroniły emisji i obrotu kryptowalutami w kraju, więc cała sprawa jest traktowana jako kryminalnie. no mi coś tu nie podoba, nie słyszałem, że są kryptowaluty nielegalne Ukraininie. Nie. I pytanie, który to już raz? Nie wiem, czy pamiętacie wodociągi, gdzie tam hakerzy się włamali kopalnie, kopali. Nie wiem, czy pamiętacie tą rosyjską agencję atomową, gdzie superkomputer kopał kryptowaluty. Lecimy dalej: Iran. Pomimo, że władze w Iranie oficjalnie zezwoliły na kopanie kryptowalut, to nie, jednak nie wymaga do, specjalnej wymaga do specjalnej licencji. Ludzie jednak robią swoje i kopią nawet w meczetach. Wprowadzono nawet metody poszukiwania, dobrze znane z ZSRR, wprowadzone przez yy, tego Józefa Stalina. Każdy, kto pomoże władzom w ujęciu przestępców, oczywiście w cudzysłowie, dostanie nagrodę w wysokości 20% odzyskanych środków. Cała oczywiście walka idzie o to, że tam jest bardzo tania energia, stawka eksportowa to jest 8 centów za kilowatogodzinę. Chociaż jak patrzymy, e, patrzymy sobie na stawki 8 centów razy 4 to jest 32 grosze. No, dupy nie urywa. Jednak w e, zimowych e, miesiącach spada ta stawka o połowę. Ale niestety w miesiącach letnich ta cena może urosnąć nawet trzykrotnie. Pytanie: Czy złapaliście kiedyś jakiegoś górnika? Lecimy dalej, ale zanim przejdziemy do nadchodzących wydarzeń, na początku, oczywiście, ze strony bitcoin.pl.org. Artykuł Tomasza Sawczaka: Mieszkańcy 10 kolejnych krajów europejskich mają dostęp do karty debetowej Coinbase. Coinbase, największa amerykańska giełda kryptowalutowa, rozpoczęła właśnie wydawanie kart debetowych Visa dla mieszkańców 10 kolejnych krajów europejskich. Zobaczmy tutaj: Bułgaria, Chorwacja, Dania, Węgry, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Polska, Rumunia i Szwecja. Zobaczcie, możecie dostać kartę. Ktoś ma taką kartę? Już dajcie znać w komentarzu. Przechodzimy do kolejnego newsa. Tym razem ze strony Komparik.pl. Artykuł Arkadiusza Jóźwiaka, inwestorzy instytucjonalni domagają się regulacji kryptowalut. No. Mimo, że od powstania najstarszej z, krypto, z kryptowalut minęło już ponad 11 lat, to rynek ten wciąż uznawany jest za stosunkowo młody i dość słabo uregulowany. To wszystko sprawia, że inwestorzy instytucjonalni są niezwykle ostrożni z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych na tym polu. Nie wyglądają oni jednak, że w przyszłości zaangażują się w handel cyfrowymi aktywami, zdecydowanie bardziej. Stawia jednak pewne warunki, stawiają jednak pewne warunki, które musiałyby zostać najpierw spełnione: nadzór, płynność, regulacje. Przeczytajcie artykuł, naprawdę warto. To nie jest, można powiedzieć, pierwszy raz, kiedy coś takiego ja mówię. E, oczywiście nam zależałoby na tym, żeby w ogóle to było wszystko anonimowe i w ogóle nieopodatkowane i tak dalej, ale to niestety tak nie będzie. Przechodzimy teraz w takim razie sobie do nadchodzących wydarzeń, a dzisiaj w wydarzeniach, jak zwykle, dzięki Dodo za nadesłanie. Na początku oczywiście 17 listopada, czyli już jutro, Kryptowalutowa Niedziela z Majkiem, odcinek 83. Gościem specjalnym będzie Krypto Sara, a także będzie Hakaton EOSA. 18 listopada e, CryptoCom Chain, czyli CRO, e, ma e, rozpocząć testy wewnętrzne giełdy. 19 listopada ma być e, konferencja LISK JS 2019 i oczywiście Ion ma, ma być e, hardforka mieć. Przechodzimy teraz, oczywiście, co tam w ćwierka. Kolejny dział. Podsumujemy sobie, znaczy podsumujemy sobie, popatrzymy sobie na Twittera, co tam się dzieje. Na początku zobaczcie. Tajemniczość związana z X. X to jest nieznane, tajemniczość, tak. E, ma długą historię w starożytnych, mistycznych religiach, tak. E, w, jeśli chodzi o apostatów judaizmu, wolnomularstwo i inne okulty, tak. Jest to znak bestii, a także symbol transformacji. Zobaczcie XBT, XRP, XLM, TRX, XMR, XTZ, LISK X. Krypto X, lecimy dalej z X. Krypto Sara mówi, że bardzo wątpi w to, że kolejne pokolenie będzie chciało dolarów, więc gromadźcie Satoshi. Kolejny news, zobaczcie z Bitfinexu. Bitfinex wyjaśnia o tym, jak używać stop limitu, jak używać stop price, limit price itd. itd. Warto się zapoznać, jeżeli ktoś bawi się w dźwignie i stop losy. Bitcoin informuje, że jest teraz dostępne do tradingu na MacaFi DEX. Niedawno tam, z tego co wiem, to właśnie TRON. Jeśli chcecie, to zalogujcie się z MacaFi DEX poprzez portfel TRON Link Wallet. Zobaczcie, Bitcoin po, po, kolejny raz informuje i to jest gruby news. Tutaj to jeszcze właśnie od razu sobie zapiszę, żeby ten temat poruszyć, żeby ten temat poruszyć w podsumowaniu, bo nie zapisałem sobie jeszcze tego. Zobaczcie, że YouTube informuje o tym, że będzie usuwał wszystkie konta, które nie są można powiedzieć odpowiednie, jeśli chodzi o cele komercyjne, do 10 grudnia. Czy właściwie od 10 grudnia, tak? Cenzura i demonetyzacja, to jest to, to jest to jest z czym, dlaczego żeśmy uruchomili, uruchomili VibraVid, czyli zdecentralizowaną alternatywę dla twórców, którzy chcą się monetyzować swoją pracę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście z projektu Bitcoin poruszę to jeszcze na końcu. Catherine Colley, oczywiście z Binance US, mówi, że jest bardzo, bardzo dumna, że Binance US i, i partner Prime Trust Co. budują, można powiedzieć, skupioną na użytkownikach dostęp do giełdy i, dola, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, 759 milionów dolarów trade'ów zostało, zostało w tej chwili w ciągu 50 dni Zrealizowanych tak i e, patrzę w przyszłość i na kontynuację tego e, udanego partnerstwa. This is just the beginning, hashtag. Zobaczcie, Bakt informuje o tym, że tak przetrajdowano, tak miesięczne podsumowanie, 1005 kontraktów, e, dzień wcześniej oczywiście 577, tak, all Time High 1756, tak, i tak dalej, i tak dalej. Obserw polecam obserwować Bakt Wolumbiot na Twitterze, bardzo fajna sprawa. Zobaczcie, Trust Crypto Wallet mówi teraz, że wspiera nano, także kowal będzie szczęśliwy. Oczywiście ściągnijcie Trust ze sklepu oraz nano i tak dalej. Możecie sobie gromadzić nano, jak macie nano. No, przechodzimy na analizę sytuacji na rynku. Podsumujemy sobie tutaj, co tu się na tym rynku dzieje, panie Kaziu. Także zobaczmy, zobaczmy troszeczkę na spokojnie. Coin paprika, oczywiście. Ja tutaj używam coin papryki, tylko gdzie ja mam odświeżenie? Oczywiście tutaj Bitcoin: oczywiście, 8548,28 dolarów. Jeśli chodzi o ostatnie 7 dni, jesteśmy na minusie, ale w ciągu ostatnich 24 godzin zobaczcie: Ethereum się lekko wbiło, Litecoin Cash i tak dalej. Shitcoin SV, yy, zobaczcie Cardano: 3,27%, ale zobaczcie na przykład Neo: Neo 3%. Zobaczmy jeszcze oczywiście. NEM tutaj też troszeczkę, WICZEŃ całkiem fajnie tutaj rośnie w ciągu ostatnich 7 dni 50% prawie do góry. E, zobaczmy, co tam się jeszcze, o MINDOL, już ulubione, zobaczcie 37 miejsce, zobaczmy, gdzie jest świnia. E, w temacie świniolisa, zobaczcie, świniolis 4,46 jeszcze sprawdźmy sobie nano, nano, jak, jak ten, jak lubisz nano, to jest bułkę maślaną. I zobaczmy sobie y, nano 1,46. Także ulubiona waluta Kowalskiego. Kowalski jest jednym z Waley Nano. Także obserwujcie to, dobra. Zobaczymy jeszcze, oczywiście, tutaj co tu się dzieje z dominacją. Chociaż chyba nie to otworzyłem, ale zobaczymy, tu też jest tą te informacje, Czyli dominacja nas nie interesuje na razie. E, jeśli chodzi, zobaczcie największy wzrost, tak z 3928%. Aż muszę to zobaczyć. Pompa, taka pompa, że nawet Robert Burańka nie może wytrzymać. Zobaczcie, w ciągu tygodnia 3900%, w ciągu 24 godzin oczywiście już 20 straciło. W miesiąc jest 1300. E, tak jest pierwszą, tak w pełni regulowaną e, platformą i tak dalej. No powiem Wam szczerze, pompa, taka pompa, że nie można wytrzymać. Oczywiście, no waluta, jaki jest wolumen, to trzeba zobaczyć. 105 tysięcy dolarów, 12 BTC. Wchodzenie na własne ryzyko, tak? Kapitalizacja 25 milionów dolarów. Biorąc pod uwagę, że pompa była o 30%, no to no, tak to właśnie wygląda w wersji alfa. Zrobią jakiś projekt, i później wiadomo o co chodzi. Dobra, Fusion też Iwe, Divi, Wiczeń, zobaczcie, znowu rośnie z ile. O, Telos cudowny, wspaniały, tylko nie wiem czy to jest Telos, bo jest los i Tos, Rospierdos. No, ale oczywiście, maxi, Mine, energii traci, czyżby zaczęli te energii wysyłać, ja nawet nie sprawdzałem, ale tydzień temu nie miałem. Hedera Hashgraph, zobaczcie też traci traci i zobaczcie bytą, tak znowu. Już kupiłem garnitur, nie ma komu kupować to To w Bytomie, zobaczcie, nowe projekty, zobaczcie Arch Krypton Game. O, proszę bardzo, jaki wzrost, Dualcoin Stasz, Velas, o, zobaczcie, Jacek Kołodziejczak token proszę bardzo, wiecie, nie wiem czy wiecie, że na CoinPublica jest portfel Kowalskiego token e, czyli tam Kowalski coin, jak to się tam nazywa, e, Connect Business Network Conjugate słuchajcie, no rewelacja po prostu, rewelacja e, no cóż, nie będę się tutaj jakoś specjalnie nad tym tematem rozwodził, bo nie ma sensu e, gromadźcie Satoshi, tak naprawdę stagnacja na rynku jak ktoś nie kupił przy 3000, tysiącach, no to trzeba się zastanowić. Oczywiście zawsze możecie wierzyć w to, że Bitcoin jeszcze spadnie. Kolejne półki tam, 5, 7, Craig Reich zniszczy Bitcoina, ale o tym za chwilę, za chwilę odniosę się w podsumowaniu. Także przejdźmy teraz do małego podsumowania. No i teraz tak, mam oczywiście całą listę tematów, które tu przygotowałem. Niestety dałem ciała, nie włączyłem nagrywania. Wczoraj odbył się 11 kryptostok, na którym prelekcje, mieliśmy delegację warszawską. Eee, warszawska delegacja, właściwie mieliśmy delegację warszawską, mazurską, eee, mieliśmy delegację jeśli chodzi o Warszawę, czyli przyjechał KryptoDev, który wyłożył, wyłożył pre prelekcję, przyjechał także Piotr Sobiecki i przyjechał także Dodo. Już widzę kolejne memy, eee, z tych trzech nie? Po pierwsze, po drugie, po trzecie. Oczywiście mieliśmy także delegację z Suwałk. Czyli Patryk przyjechał, który regularnie przyjeżdża jak tylko może. Także bardzo fajnie, bardzo fajne spotkanie. Super sprawa. No i na takim spotkaniu były rozdawane takie rzeczy fajne jak to. Zobaczcie, nieśmiertelniki. Ja mam akurat ze świniolisem. Mam ich jeszcze trochę, będę dorzucał do różnych paczek. Fajnie się to błyszczy, ale musicie zobaczyć jedną rzecz, która po prostu rozbija. Dlaczego mówię, że jest to świniolis? Widzicie tą świnię tutaj? No, także nieśmiertelników ze świniolisem. Bitcoiny się rozeszły, XRP te i tak dalej. Zamówiłem kolejną partię. Będę rozdawano o różnych spotkaniach, dorzucał do paszek, fajna sprawa. Super, stal nierdzewna oczywiście. Chyba, że ktoś jest uczulony na stal nierdzewną, no to wtedy, wtedy, jak to się mówi, drzewniane trzeba mu robić. Dobra, kolejna rzecz, live. Oczywiście jutro kryptowalutowa niedziela z Majkiem. Godzina 20. Oczywiście jak zwykle zaczynamy, gościem będzie KryptoSara. Myślę, że będzie bardzo fajna rozmowa. No, i oczywiście też przy okazji nie ukrywam, że czekam na Feniksa, bo chcę się dowiedzieć o pewnych, o pewnych rzeczach, żeby troszkę wyjaśnił, bo Feniks zawsze był taką osobą neutralną, która, e, która nie zajmuje stanowiska, jak to się mówi, siedzi i obserwuje dwie strony płotu. No a teraz z tego co zapowiedział będzie zakładał kanał dedykowany dla Bitcoin SV, więc zastanawiam się, czy Krek czy, czy chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że czy Krek doszedł do wniosku, że Bitcoin Feniks jest prawdziwym Satoshi, <laughs> czy może odwrotnie? Także parę pytań, oczywiście każdy ma swoje zdanie, oczywiście tutaj jak chce, niech zakłada kolejny kanał i jak najbardziej życzę mu powodzenia, na tym to wszystko polega, budujemy społeczność. Mam nadzieję, że nie ściągnie fanatyków, bo niestety moja doświadczenia z, e, można powiedzieć, fanami, z fanami Bitcoin SV są bardzo negatywne, więc nie mówię, że wszyscy to są, ale niestety nam przyciągnęło, przyciągnęło bardzo dużo takich osób. Oczywiście zbliża się druga rocznica kanału Mike Satoshi. 4 grudnia 2019 roku będzie druga rocznica. No i w związku z tym skończyła się ankieta, tak podjąłem decyzję, że uruchamiam patronajta. Hejtujcie mnie. Mam to gdzieś. Także część osób zapowiedziała, że chce, będzie więcej kontentu na pewno, pewne rzeczy, zostaną pewne serie uruchomione, które, które będą, będą różne fajne rzeczy, między innymi na różnych półek, nie będzie dzielenia ludzi, znaczy w takim sensie nie będzie filmów premium. Jeśli o to chodzi, taką decyzję podjąłem. Ale na pewno będą fajne, fajne rzeczy, żeby w jakiś sposób wynagrodzić ci ludzie. Skorzystają oczywiście wszyscy, czy ci którzy, ci, którzy będą wspierać, ci, którzy nie będą wspierać z racji tego, że będę miał środki na to, żeby tworzyć nowszy, ciekawszy i więcej, więcej tego kontentu, będziemy szli w stronę profesjonalizmu. Jeśli chodzi o plany, to oczywiście plany w jakiś tam sposób poruszę, poruszam w, każdej, w każdym Status reporcie. Prosiłbym, żeby osoby, które brały udział w konkursie, ostatnim odezwały jedną osobę do mnie napisała. W sprawie konkursu jeszcze druga osoba, bo dodałem dodatkową nagrodę, ponieważ osoby, które typowały kurs Bitcoina były bardzo blisko siebie. Stwierdziłem, że dam te, także nagrodę pocieszenia, więc e, tak to wygląda. Teraz tak, jadę do Elbląga 27 listopada. Link znajdziecie oczywiście pod filmem do konferencji Strefa Elbląg blockchain, czy blockchain Strefa Elbląg, jakoś tak to się nazywa. Dostałem zaproszenie, także będę tam w najbliższym czasie chciałem też poinformować o tym, że będzie Binance Meetup w Katowicach, tak samo link, link pod filmem, sprawdźcie sobie ktoś jak ma blisko, jak ktoś jest ze Śląska lub z okolic polecam, polecam zobaczyć polecam spotkać się, zobaczyć i tak dalej no oczywiście chciałem się wypowiedzieć na temat tego YouTube'a jeszcze tak na sam koniec Powiem szczerze, no słabo to wygląda. Wygląda na to, że YouTube, nie zwrócił czy uwagę, ja na, na komputerze oczywiście nie, ale jeśli chodzi o komórkę, non-stop dostaję powiadomienia, czy chcesz wersję e, płatną, miesiąc za darmo, czy chcesz wersję YouTube, być może tam się coś nie spina. No słuchajcie, prawda jest taka, że ludzie publikują tych filmów na YouTubie dziennie, powstaje tyle, że nikt nie jest w stanie ich obejrzeć, a nawet podejrzewam, że sztab ludzi nie był w stanie obejrzeć tych wszystkich filmów, więc generalnie rzecz biorąc e, jest tak, że oni będą pewnie to w jakiś sposób ograniczać, tak? Czyli wygląda na to, że będą blokować możliwość tworzenia osobom niekomercyjnych. No cóż, nie sądziłem, że doczekam tego tak szybko, ale wygląda na to, że to będzie woda dla młyn dla platform zdecentralizowanych. Bo YouTube i tak bierze kupę kasy, szczególnie jeśli chodzi o reklamy. Ja nie wiem, różne szacunki mówią, że 80-90% kasy trafia do nich a ci osoby, które reklamy tam puszczają pod ich filmami, to trafia do nich około 10%. Nie wiem, zweryfikujcie mnie, jeśli macie jakieś inne informacje, poprawcie mnie w komentarzu, ale no powiem szczerze, słabo to wygląda. No cóż, zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie, aczkolwiek ja uważam, że jeśli chodzi o zdecentralizowane platformy, to uważam, że to są naprawdę bardzo ubogi, ubodzy krewni, to potrzymuje, potrzebuje naprawdę dużego finansowania, bo to są safarmy serwerów, to są ten, ten YouTube działa, tak jak działa, ze względu na to, że stoją za nim bardzo Duże farmy serwerów, Google też, no to jest przecież najpopularniejszy tak naprawdę tak serwis. Więc zobaczymy, co się będzie działo, będziemy obserwować, bo może być ciekawie. No i oczywiście jak zwykle pozdrawiam wszystkie osoby, które, e, które są na tej premierze. Dzięki za to, że jesteście. Jak kończę to nagrywać? Jest godzina 20.29, także... Co, widzimy się jutro w kryptowaluty. W niedzieli, widzimy się jutro także w Status Reporcie, czyli kolejnym podsumowaniu. Oczywiście, jak zwykle, pewne rzeczy nie wyszły, ale pewne wyszły. Mam jeszcze od razu, przy okazji, powiem dwa odcinki High Thales of Bitcoin do zmontowania. Moimi gośćmi były, była RedCat Live, e, czyli Kat ze społeczności znana na Twittera, a także Wendy O, analityk, czy analityczka, nie wiem jak to się prawidłowo mówi, finansowa, bardzo sympatyczna, bardzo fajnie się rozmawiało. Także tyle! Pozdrawiam Was wszystkich, dzięki za to, że jesteście, lecimy dalej i do następnego razu.